Można powiedzieć, że ta sprawa ma dłuższą brodę niż Święty Mikołaj, który w grudniu przychodzi z prezentami. Wiele pokoleń Opolan czekało na to, aby ten wiadukt, który tu przy ulicy Krawkowickiej jest przewężony, który jest bardzo niebezpieczny, przeszedł przebudowę, żeby został poszerzony, pogłębiony, tak żeby miejskie autobusy choćby mogły tędy przejechać. A takie porozumienie osiągnęliśmy z PKP po długich, bardzo trudnych rozmowach i ten Święty Mikołaj, którego wymieniałem, przyszedł z prezentami. I dzięki temu za może 3 lata, myślę, taki czasookres, ten wiadukt będzie wreszcie ogólnodostępny. Będziemy mogli puścić autobusy, które być może dojadą pod samą wyspę. Będzie łatwiejszy wyjazd i wjazd do miasta, szczególnie tych, którzy chcą ominąć Zaodrze bezpośrednio ulicą Krapkowicką przez Pychalskiego do samego centrum. Więc myślę, ważna, istotna sprawa dla Opolan i duży problem. Porozumienie pozwoli nam na przygotowanie dokumentacji technicznej, na inwestycję polegającą na przebudowie wiaduktu kolejowego, a także na przebudowie samej ulicy Krapkowickiej. Ulica Krapkowicka będzie ulicą bezpieczną, w pełni przejezdną, będzie ulicą 6-metrową razem z ciągiem pieszo-rowerowym, który będzie miał dodatkowo 5 metrów. Szacunkowy koszt inwestycji to około 15 milionów. Wkład miasta to około 10 milionów złotych. Tak go w tej chwili szacujemy, ze względu na to, że prace drogowe, które będą prowadzone przy wiadukcie, będą znacznie miały szerszy zakres front robót. Resztę dokłada PKP. Myślę, że ważna, potrzebna inwestycja i cieszę się, że po długim czasie, ale jednak udało się w końcu nam doprowadzić do tego, że porozumienie z PKP zostało zawarte.